jadę na te 75, ale jaja. Dzień dobry, tu Złomnik. Cechą wspólną wszystkich pojazdów, którymi do tej pory próbowałem jeździć lub przynajmniej byłem wożony, było to, że miały kierownicę. A dzisiaj jest pojazd, który nie ma kierownicy, ale za to ma dwa silniki, przy czym jeden jest tylko rozrusznikiem i nie będzie tajemnicą, jak wam powiem, że to jest DT75M. DT75, czyli następca stalińca DT54, to jest absolutny przebój, jeżeli chodzi o ciągniki gąsienicowe. Robili go od 1963 do 2015 roku i natłukli 2,8 miliona. Obczajcie, że takich DT-ów zrobili znacznie więcej niż Mercedesa Okulara. To jest naprawdę niesamowite. Oczywiście robili je głównie na rynek Związku Radzieckiego, potem Rosji, gdzie tam one do dzisiaj występują w tysiącach, ale oczywiście i na polskich budowach i różnych przedsiębiorstwach rolnych, PGR-ach i tak dalej, takie DT-y działały. Ja bardzo lubię pojazdy robocze, w przeciwieństwie do wojskowych, które bardzo lubi ten taki z długimi włosami, nie pamiętam jak on się nazywa, coś tam, przypomnijcie mi później. W każdym razie DT75 jest pojazdem typowo właśnie budowlanym do pracy przy jakichś materiałach sypkich i tak dalej, takie rzeczy. Na szczęście nie wojskowy, więc mogę go kręcić. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję, to jest ona naprawdę pancerna, stąd ta gadka o wojskowości. I jest to sprzęt, który jak wszyscy zgodnie przyznają, nie klęka z byle powodu na robocie. A z czego się on składa, jakie ma cechy i ogólnie jak się go obsługuje, to zaraz wam pokażę. Oczywiście DT75M, M zmodernizowany, DT Diesel Traktor, 75 moc silnika, początkowo potem była mocniejszy, potem był mocniejszy, potem był ten wzmocniony 90-konny. Tak w ogóle to jest oczywiście sportowe coupé, no bo tak, długa maska jest, jest. Kabinka mała dwuosobowa, jest. Wielki silnik z przodu, jest. Napęd na tylną oś, no jest. Także według nomenklatury motoryzacyjnej jest to sportowe coupé. Prędkość maksymalna tego sportowego coupé wynosi 10,8 na godzinę, minimalna 5,1. Także no nie jest może bardzo szybkie, ale za to ma wiele innych cech, które w przypadku tego sportowego coupé z dieslem świadczą o jego niezwykłej przydatności. Najważniejsza część DT-a się znajduje oczywiście tutaj, czyli to jest silnik. I teraz dobra, co to jest za silnik? To jest silnik diesla. Na tamte czasy to była nowość u ruskich, że diesel, no bo oni mieli niespożyte zapasy tej ropy w latach 60. Oczywiście produkowali z niej niskooktanową benzynę do swoich dolnozaworowych samochodów, ale tutaj stwierdzili, że musi być diesel. No i to jest diesel wolnossak z taką ogromną pompą wtryskową. Pojemność 6300 cm, 4 cylindry. I on nie ma elektrycznego rozrusznika, takiego normalnego rozrusznika do rozruszywania go, tylko ma osobny silnik spalinowy rozrusznika, dwusuwowy, który jest zapalany rozrusznikiem elektrycznym, takim jak w Zaporożcu. Także system jest piętrowy, można powiedzieć. I zaraz wam po kolei pokażę, gdzie to wszystko jest. Tutaj sobie jest rozrusznik najpierw elektryczny, który się uruchamia takim hebelkiem w kabinie. O, tutaj jest ten hebelek, właśnie go wam pokazuję. Później jak już ten rozrusznik zakręci silnikiem rozruchowym, to tutaj widać o cylinder tego silnika rozruchowego i ten silnik zaczyna sobie chodzić. Tam u góry widać świecę, może to nie najlepiej widać, ale o, tam jest świeca zapłonowa tego cylindra i ten cylinder sobie chodzi tak góra dół i tego. A potem jak już się rozkręci ten silnik spalinowy rozruchowy, to tutaj się za coś się ciągnie, tylko nie wiem dokładnie za co, chyba za tę dźwignię się ciągnie, żeby sprząc silnik spalinowy z tym dieslem. I wtedy ten diesel dostaje, prawda, uderzenia i zaczyna chodzić i robić klek, 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 jak na diesla przystało. Jest jedna mega fajna ciekawostka związana z tym silnikiem spalinowym rozruchowym. On jest chłodzony wodą i teraz człowiek sobie myśli, po co robić chłodzenie w silniku, który chodzi przez kilkanaście sekund? No więc robi się je po to, że ten układ chłodzenia jest połączony z całym układem chłodzenia silnika diesla. I teraz, jak tam u ruskich się robi minus 29 stopni i ten diesel wiadomo, że nie odpali, to się zapala ten silnik dwusuwowy i on se chodzi, robi sobie generując ciepło i w ten sposób podgrzewa nam płyn chłodzący i dzięki temu potem ten diesel odpala. Tu jest pompa wtryskowa, naprawdę jest ogromna i tutaj są przewody, które idą potem tam do wtryskiwaczy diesla. Filtry i tak dalej, wiadomo jak to w typowym roboczym dieslu.
No i ogromny, gigantyczny wentylator z równie gigantyczną chłodnicą, która tutaj z przodu, o, nam się tak prezentuje. To troszkę może jest już zużyte, swoje lata ma, bo to są lata 70. produkcja tego DET-a. Natomiast jest ono tyle fajne, że to jest DET z tradycyjną kabiną z lat 60., tą najwcześniejszego typu, z drzwiami oczywiście do tyłu otwieranymi, jeszcze nie kanciastą, tylko taką jeszcze ładną, jeszcze się trochę starali potem, jak tego DET-a robili później. To już zasadniczo robili kanciastego, takiego już mniej eleganckiego. No i teraz to wszystko jeździ na metalowej gąsienicy, więc jazda tym po drodze asfaltowej no odpada, bo przy wyższej temperaturze to po prostu by zostawiało dziury w asfalcie, więc jest to do jeżdżenia po raczej miękkich nawierzchniach, ewentualnie po jakichś płytach betonowych czy coś takiego. Tutaj z tyłu się znajduje wał odbioru mocy. I jest taka legenda podobno, nie wiem czy to prawda, że jak się połączy dwa DET-y wałem odbioru mocy, jednego z drugim, to można od jednego odpalić drugiego, ale myślę, że to jest jakiś skit, który jakbym coś takiego nagrał na YouTube, to miałby miliard wyświetleń i by wszyscy Rosjanie chcieliby to zobaczyć, czy to naprawdę taka rzecz występuje. No i tutaj z tyłu jest zbiornik paliwa, podobno tam 215 litrów on mieści, także cały dzień ciężkiej pracy w tajdze z takim DET-em można uskuteczniać. Cudnym detalem jest system opuszczania i podnoszenia szyb. Zamiast robić korbę i jakiś mechanizm korbowy, to zrobili po prostu taką żabkę, że się łapie za ten element, zwalnia się zwalniacz i szyba nam zjeżdża tak o w dół do pewnego miejsca. Potem znowu łapiemy, jak chcemy ją podnieść, trochę to ciężko chodzi, ale chodzi. Nie ma korby, jest po prostu prowadnica. Proste, działa, nigdy się nie zepsuje, a przy okazji ładnie wygląda. Tutaj się znajdują siłowniki do unoszenia tego spycha, tego lemiesza, czy to co tam jest. Są one na tyle silne, że są w stanie unieść całego DET-a, jak się opuści ten lemiesz na ziemię i się da się pełne ciśnienie oleju, to lemiesz zostaje na ziemi, a cały ciągnik, przód całego ciągnika się unosi, dzięki czemu można jeszcze bardziej tam zaatakować jakąś hałdę czegoś. Jest alternator, oryginalnie była prądnica, ale jakby prądu było tak mało przez nią generowanego, że została zastąpiona alternatorem, czyli podobna przeróbka jak w maluchu. Niezwykle skomplikowana jest ta konstrukcja gąsienic trakcyjnych, można powiedzieć, bo tutaj tak, tu jest koło napędowe zębate, tutaj pod spodem się znajduje tam półośka od mostu, od dyferencjału napędowego, żeby tym kołem kręcić. I potem są takie wózki prowadzące, każdy ma cztery koła, plus jeszcze górną rolkę, także razem ma zasadniczo tych kół sześć. Tu jest kolejny taki zespół z kolejnymi sześcioma kołami i przednie koło prowadzące tutaj znowu na gąsienicy, także to jest ogromne naprawdę. No i teraz, ponieważ widzimy, że to jest po prostu ogromny lity kawał metalu, to nasuwa się pytanie, ile taki DET waży? No taki DET według danych technicznych waży 5750 kg, ale tutaj właściciel mówi, że to są niedoszacowane dane i że taki DET to spokojnie 7 ton potrafi ważyć. Oczywiście z tym lemieszem, z tym wszystkim, być może jak się ten lemiesz zdemontuje, to wtedy będzie ważył 5700, ale z lemieszem waży 7. Ale oczywiście najważniejsze jest, jak taki DET działa, jak to wszystko funkcjonuje w środku, jak się tym prowadzi, jak się tym jeździ. Więc teraz się wdrapię do wnętrza i wam pokażę. Na razie to tutaj tak się stawia nogę na tym lemieszu, potem tutaj można na gąsienicy albo na, nie, bo strasznie miękka, lepiej od razu na podłodze. Potem trzeba jakoś się obrócić, o, o. I w ten sposób siedzę na skrzynce z narzędziami wcale, nie za kierownicą ani nie za sterem, bo kierownicy nie ma, bo jest z prawej strony jest sterowanie, a tu jest skrzynka z narzędziami, a pod nogami mam akumulator, więc muszę się teraz przesiąść na drugą stronę, ale to wezmę aparat i wam pokażę, co do czego jest. To po kolei, tu jest ten akumulator, to wam mówiłem, tu jest hebelek do wyłączania i włączania prądu w całym pojeździe. Tutaj jest oczywiście ta skrzynka z narzędziami, co na niej przed chwilą siedziałem. Oj, tam można sobie do niej zajrzeć, tam są różne w niej ciekawe fanty. W ogóle podobno, jeżeli chodzi o części do tego DET-a, z uwagi na to, że go zrobili te dwa i tam 7 coś miliona sztuk, to są one dostępne wszędzie. Kosztują 5 rubli i są w dowolnym wyborze, także pod tym względem jest podobno fantastycznie. O, i tak sobie lądujemy w kabinie DET-a. Są tutaj bardzo interesujące urządzenia. Zaczniemy sobie od tej dźwigni, która tutaj jest. O, jest to dźwignia ręcznego gazu. Jest to dźwignia ustawiania obrotów,
i zarazem jest to dźwignia, którą można też zgasić ten pojazd, chyba że nie, to wtedy trzeba skorzystać tutaj z dźwigni od prężnika, która jest tutaj, jak się za nią szarpnie, to wtedy już na pewno zgaśnie. No i ta dźwignia obrotów ustawia nam obroty na pożądanym poziomie i wtedy już nie musimy, nie wiem, gazować niczym, tylko po prostu sobie pracujemy przy danych obrotach, korzystając tylko ze sprzęgła, które jest tutaj po prawej stronie i kierując pojazdem za pomocą tych oto drążków. Są trzy wskaźniki, to jest temperatura wody, to jest masło, czyli ciśnienie oleju, to jest ten po prawej stronie u góry i ten na dole to jest ładowanie akumulatora, poziom ładowania. Tam mamy skrzynkę bezpieczników i coś obok, co podobno jest prostownikiem, nie wiem dokładnie do czego to jest, ale to może później się dowiem. No i jest kontrolka ładowania tutaj, o, że prąd jest albo prądu nie ma, jak się kontrolka pali, znaczy, że jakiś tam prąd jest. No ale to są takie początki. Najważniejsze jest oczywiście, jak się tym jeździ. Tutaj troszkę jest brudno, bo tutaj jest od instalacji hydraulicznej dźwignia, od sterowania tym lemieszem przednim, tym spychem, więc tutaj odrobinkę wycieka z tego oleju, troszeczkę nie szkodzi tam. Fotel jest oczywiście amortyzowany, o, Beisehochen, idealnie. I jest nawet, słuchajcie, podłokietnik do pracy dla kierowcy, żeby mu było wygodniej i przyjemniej w takim decie siedzieć. Widok do przodu jest właśnie o taki, o, troszkę nam kominki zasłaniają widoczność do przodu, ale ogólnie to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo najważniejsze jest to, co mamy przed sobą, a przed sobą mamy taki oto zestaw z drążkami i pedałami. I teraz po kolei, co do czego jest. Żeby ruszyć, na zapalonym decie oczywiście wciskamy sobie sprzęgło. O, to jest sprzęgło. Prawą nogą wciskamy sprzęgło. Jak je puścimy, to det ruszy i będzie sobie jechał prosto. Pod warunkiem oczywiście, że włączony jest bieg. I teraz tak, tu jest dźwignia włączania biegu. A tutaj jest obok dźwignia przełączania, że tak powiem, z biegu szybkiego na wolny. To tutaj możemy taki... Moment. O. Ruch wykonać i przełączyć sobie z biegu szybkiego na bieg wolny i na odwrót, chyba w lewo jest szybki, a w prawo jest wolny albo coś, nie ma znaczenia. W każdym razie jak już mamy ten wybrany tryb jazdy, to sobie wrzucamy sobie bieg tutaj, o, tą dźwignią. O, dobra, wrzuciłem i teraz jakby było zapalone i bym puścił, to det by pojechał. I teraz jak już det jedzie, to sterujemy kierunkiem za pomocą tych oto drążków i tych pedałów. Jak chcemy skręcić sobie w lewo, to musimy nacisnąć hamulec zwalniający gąsienicy i pociągnąć sobie za lewy drążek. Wtedy pojazd powinien skręcić zasadniczo w lewo. Jak chcemy skręcić w prawo dla odmiany, to naciskamy sobie na ten pedał i jednocześnie ciągniemy za ten drążek. Ten pedał to jest hamulec zwalniający gąsienicy i ciągniemy za drążek, wtedy pojazd skręca nam w prawo. Te dwie czynności zawsze trzeba wykonać równocześnie i synchronicznie, czyli trzeba jednocześnie nacisnąć pedał i pociągnąć za drążek, natomiast no, nie można robić tego na ukos ani na krzyż, tylko trzeba zawsze ten sam pedał i ten sam drążek ciągnąć. Jak chcemy jechać prosto, to nie musimy robić zasadniczo nic, ponieważ po prostu det się będzie do przodu nam toczył. W zależności od tego, jak ustawimy obroty, jaki będziemy mieli bieg, to będzie jakąś tam prędkość nam on osiągał. A jak się chcemy zatrzymać ogólnie, to przeważnie wystarczy nacisnąć sprzęgło, rozłączyć napęd i on wtedy po prostu stanie siłą własnej inercji i własnej masy i tarcia się po prostu zatrzyma ten pojazd. To jest mini det dla dzieci. Jak chcesz uczyć dziecko na operatora spychacza, to zaczynasz oddawania mu takich zabawek. O. Jak dziecko to przepchnie samo, to znaczy, że się nadaje na roboty na decie. A to są koła napędowe, tak? Tak. No faktycznie, poważna jest tarcza sprzęgła. Aha, tu jest silnik rozruchowy rzeczywiście, razem z tym płaszczem wodnym całym tutaj, tak? I ze świecą, ze wszystkim, z kominkiem. Coś nawet na nim jest napisane. Okej, przeczytałem tutaj, co jest napisane. Pieriec za puską wykluczyć skorość traktora, czyli przed uruchomieniem wyłącz bieg ciągnika. No, chodzi o to, żeby on nie odpalił na biegu i nie ruszył.
Na początku wszystko szło świetnie i nawet udało się uruchomić ten silnik spalinowy rozruchowy i za jego pomocą udało się również uruchomić silnik główny i DET sobie radośnie ruszył do przodu. Ale potem DET zdechł. Prawdopodobnie jeszcze był zimny i były ustawione za niskie obroty na dieslu i dlatego po prostu zgasł. No więc padł pomysł, żeby go odpalić jeszcze raz, tym silnikiem oczywiście spalinowym. No ale ponieważ akumulator w tym DET-cie był słaby, no to podłączyliśmy go do ciągnika Ursus C363P, do Prekinsa albo do 3P-tki. No niestety to niewiele dało, ponieważ okazało się, że to nie akumulator jest padnięty, tylko że walnął rozrusznik silnika rozruchowego, ten elektryczny, więc pojawił się nowy pomysł, żeby przywiązać linę stalową do ciągnika i za pomocą Ursusa pociągnąć DET-a i zapalić tego DET-a na biegu od razu ten główny silnik. No ale się okazało, że Ursus nie ma aż tyle siły, żeby pociągnąć po asfalcie DET-a na gąsienicach i na biegu, więc pojawił się jeszcze kolejny, inny pomysł. A nowy pomysł był taki, żeby ciągnąć DET-a Ursusem, a pchać go wózkiem widłowym z ręb i tym sposobem dać mu więcej siły i większą prędkość i wtedy go zapalić po prostu z pychu, tylko że do tyłu jak DT. I ten pomysł się okazał śmiertelnie skuteczny, to znaczy DET zapalił i rzeczywiście udało się nim dzięki temu pojeździć. Nie nagrywałem swoich wrażeń z jazdy w kabinie DT75, bo panuje tam tak straszny hałas, że mówienie czegokolwiek mijało się z celem. I ten hałas to nie jest taki przyjemny bulgot diesla, tylko to jest taki potworny churgot, od którego boli głowa i jest rezonans taki wyczuwalny bardzo szybko. Druga rzecz to jest taka, że przejechałem się tym pojazdem tak gdzieś z minutę i już teraz wiem, że jazda takim DET-em to jest coś potwornego. Ilość siły, jakiej trzeba użyć, żeby tym skręcić, koordynacji wszystkiego i dziwnych ruchów, jakie trzeba wykonywać, powoduje, jak tutaj słusznie twierdzą operatorzy DET-ów, że ten, kto tym jeździł, nie kończył na emeryturze, tylko na rencie inwalidzkiej po prostu. I ten pojazd ogólnie trochę mnie przeraża, bo on wygląda jak taki nieporadny robal, który niby nic nie umie, a w rzeczywistości jest w stanie przepchać dom, albo go przeciągnąć, albo coś rozjechać, zniszczyć, rozwalić, zmasakrować. No i to jest trochę przerażające, ale jeszcze bardziej jest przerażająca myśl, że ktoś musiał na tym pracować przez kilka godzin dziennie i potem wracać do domu i go wszystko bolało. To dość straszne. Co jakby potwierdza tylko moją teorię, że to właśnie w dziedzinie pojazdów roboczych, takich dostawczych, ciężarowych, czy właśnie takich pojazdów typowo użytkowych, dokonał się największy postęp w motoryzacji, a nie w autach osobowych. I to w sumie już wszystko, co chciałem wam powiedzieć o DT75. Do zobaczenia w następnym odcinku. sklep.zlomni.pl. Nara.